Cześć Miedziowi, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Studia Meczowego. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za tak liczne oglądanie premierowej odsłony studia przed derbami Dolnego Śląska, a już dzisiaj skupimy się na najważniejszych wydarzeniach przed spotkaniem z Legią Warszawa. Jak zawsze zajrzymy do obozu rywala, będzie także kilka słów o tym, co wydarzyło się w naszym zespole, a także porozmawiamy z obrońcą Miedziowych Jarosławem Jachem. Zapraszam. Ligowe zmagania zainaugurował pierwszy zespół, ale także po premierowym spotkaniu w nowym sezonie jest druga drużyna KGHM Zagłębia Lubin, podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego w rozgrywanym w minioną sobotę spotkaniu z Pogonią Siedlce wygrali 1-0 po trafieniu z 53 minuty autorstwa Sheiku Dienga. Gratulujemy naszym zawodnikom i trzymamy kciuki już za kolejne spotkanie rozgrywane już jutro o godzinie 16. Naszych zawodników czeka wyjazd na trudny teren do Stomilu Olsztyn. Do meczu z Legią Warszawa piłkarze KGHM Zagłębia przystępują po bezbramkowym remisie ze Śląskiem Wrocław, choć bramek w tym meczu zabrakło i z pewnością postronni kibice mogą powiedzieć, że ten mecz był nudny, to kibice, którzy zgromadzili się na trybunach stadionu Zagłębia, było ich blisko 10 tysięcy, z pewnością tak już nie powiedzą. Na boisku było dużo zaangażowania, było dużo walki, czyli to, co przeważnie charakteryzuje właśnie pojedynki derbowe. Mamy nadzieję, że w kolejnych meczach, a przed nami równie ciekawy mecz z mistrzem Polski, czyli Lechem Poznań, frekwencja na stadionie Zagłębia będzie podobna. Mamy nadzieję, że być może będzie nawet lepsza. W tym celu kibice potrzebują, wiadomo, pozytywnych bodźców, a takimi bodźcami z pewnością będą zwycięstwa naszego zespołu. W wygrywaniu mają pomóc dwaj Gruzini, którzy ostatnio dołączyli do naszego zespołu. Mowa tutaj o Tornike Gaprindaszwili oraz o Guramie Giorbelidze. Gaprindaszwili to 25-letni skrzydłowy, który w ostatnim sezonie grał dla Dinama Batumi, występującego ostatnio w eliminacjach do europejskich pucharów. W poprzednim sezonie dynamiczny skrzydłowy, który charakteryzuje się ogromną szybkością oraz świetną grą 1-1, zdobył 5 goli oraz zaliczył 2 asysty w 18 ligowych spotkaniach. Giorbelidze to z kolei 26-letni lewy obrońca, 11-krotny reprezentant Gruzji. W swojej karierze grał już poza granicami swojego kraju, konkretnie w Dynamie Drezno oraz w Wolfsberger AC, czyli klubie, z którego przyszedł do naszego zespołu Sheiku Dieng. Niewykluczone, że obaj zawodnicy znajdą się już w kadrze meczowej na spotkanie z Legią, a ja tutaj w imieniu wszystkich pracowników, a także myślę wszystkich kibiców naszego klubu, chciałbym życzyć chłopakom powodzenia oraz jak najwięcej sukcesów z naszym zespołem. Przed nami pierwsze wyjazdowe spotkanie w obecnych rozgrywkach, czyli pojedynek z Legią Warszawa, która ma za sobą bardzo słaby sezon i za wszelką cenę nie będzie chciała powtórzyć takiego wyniku sportowego również i tym razem. Ma w tym pomóc nowy szkoleniowiec znany na naszym podwórku, Kosztar Uniaić, którego zadaniem jest ponowne włączenie legionistów do walki o tytuł mistrzowski. Przed sezonem było wiadomo, że klub ze stolicy musi dokonać kilku znaczących wzmocnień, jeśli Legia podczas rozgrywek 2022-2023 chce się liczyć w walce o najwyższe ligowe lokaty. Wobec tego koszulkę wojskowych założyli m.in. słoweński napastnik Blas Kramer, który wcześniej występował chociażby w FC Zurich czy rezerwach Wolfsburga. Był już bramkarz i wychowanek Miedziowych Dominik Hładun, który ma niełatwe zadanie, bo miejsce między słupkami musi rywalizować z dwoma utalentowanymi młodzieżowcami.
Robert Pich, który jest znany z wieloletnich występów w barwach Śląska Wrocław, czy Makana Baku, którego wszyscy świetnie pamiętają ze znakomitej rundy wiosennej rozegranej w koszulce poznańskiej Warty. Wielu jednak wciąż uważa, że te ruchy transferowe nie są wystarczające, ale w ostatnich dniach zaczęto pisać o możliwym wielkim powrocie Aleksandera Prijowicza, który w 72 spotkaniach dla Legii strzelił 24 bramki i zanotował 13 asyst. W pierwszym spotkaniu obecnego sezonu piłkarze Legii mierzyli się przy niemal pełnych trybunach na stadionie w Kielcach z Beniaminkiem Koroną. Wynik meczu dopiero w 72 minucie otworzył Ernest Mucci, ale poprzez grę w osłabieniu po drugiej żółtej kartce obejrzanej przez Mateusza Wieteskę, legioniści nie zdołali dowieść tego korzystnego rezultatu do ostatniego gwizdka, przez co 8 minut przed końcem regulaminowego czasu gry do wyrównania doprowadził Łukowski, a spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś planem miedziowych jest na pewno również urwanie punktów legionistom, co z pewnością nie będzie łatwym zadaniem, ale w przeszłości już kilkukrotnie przy Łazienkowskiej nam się to udawało. Sytuacji kadrowej przed starciem z Legią Warszawa opowiedział w przedmeczowym wywiadzie szkoleniowiec miedziowych Piotr Stokowiec. Kto jeszcze nie widział lub jest po prostu ciekawy, zachęcam do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Ja tymczasem się już z Wami żegnam i zapraszam na rozmowę ze środkowym obrońcą KGHM Zagłębia Lubin, Jarosławem Jachem. Z nami jest Jarosław Jach, obrońca KGHM Zagłębia Lubin. Jarku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie też. Pierwszy mecz po powrocie do naszego klubu już za tobą. Pojawił się taki choćby minimalny dreszczyk emocji związany z tym, że no ta przerwa trwała ponad 4 lata i ponownie wybiegłeś na murawę stadionu Zagłębia? Nie było takich emocji związanych z tym stadionem. Gdzieś w międzyczasie grałem też w barwach Rakowa na tym stadionie, także doskonale wszystko pamiętam. Też znałem wszystkich ludzi, wielu kibiców tych samych, także nie. Jedyny dreszczyk emocji pojawił się o moją dyspozycję, o którą nie byłem do końca przekonany, że będzie dobrze. Na pewno nie bałem się o te piłkarskie aspekty, bardziej o te fizyczne, motoryczne. Myślałem, że mogę mieć problemy, natomiast mecz zweryfikował, że całkiem nieźle sobie radzę i mimo tego, że nie jestem na pewno w optymalnej dyspozycji, to myślę, że mogę być wzmocnieniem zespołu, a gdy dojdę do tej takiej powiedzmy docelowej, dobrej formy, chciałbym być takim liderem tutaj na boisku. Powiedziałeś kilka słów o swojej dyspozycji, a jak na przestrzeni całego meczu i tych kilku dni, które już upłynęły, oceniłbyś dyspozycję naszego zespołu w tym meczu? Myślę, że weszliśmy w ten mecz dość mocno bojaźliwie, że towarzyszyło dużo emocji takich stresowych, przede wszystkim chyba tym młodszym, niedoświadczonym zawodnikom, bo to było widać, że zupełnie nasza gra się różniła w sparingach, a w pierwszej połowie nie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli. Nie tylko jeżeli chodzi o takie stricte granie w piłkę, czyli pasy, podań do przodu i tak dalej, ale również o nasz zorganizowany pressing. Myślę, że to nie wyglądało aż tak dobrze w pierwszej połowie. W drugiej połowie zdecydowanie lepiej. Myślę, że to my przejęliśmy tą inicjatywę. Troszkę już puszczało nas te nerwy. Doszedł do tego Filip Starzyński, który też mocno gdzieś tam liderował w tych formacjach ofensywnych i wyglądało to już zdecydowanie lepiej. Na pewno bardzo żałujemy, że nie udało się zdobyć 3 punktów, bo był to mecz totalnie w zasięgu i chcąc walczyć o takie wyższe cele, takie mecze powinniśmy rozstrzygać na własną korzyść. Wspomniałeś o tym, że część z waszych tych młodszych zawodników być może była troszeczkę spięta. Czy ty wiążesz gdzieś może to z sytuacją, że na trybunach pojawiło się ponad blisko 10 tysięcy kibiców? Dla ciebie to nie była sytuacja nowa, bo ty już grałeś przed taką publiką na tym stadionie, ale może faktycznie dla tych zawodników mniej doświadczonych, no po prostu spotkali się z tym po raz pierwszy. Tak, myślę, że wiele czynników miało na to wpływ, między innymi to, że na stadionie pojawiła się tak liczna grupa kibiców. Myślę, że kolejnym aspektem było to, że był to mecz derbowy oraz, że był to pierwszy mecz w sezonie. Zawodnicy naszego zespołu walczyli o pierwszy skład przez dobry miesiąc czasu. No i teraz wychodzisz tak naprawdę i nie chcesz tego zmarnować, tego czasu przepracowanego. Także trener ci zaufał i tak naprawdę jednym meczem możesz się delikatnie skreślić. Także no, ta presja była dość duża, bo wiele takich czynników, powiedzmy, na niekorzyść tego stresu wpływało na to, że ten mecz rzeczywiście, powiedzmy, elektryzował
nas jako zawodników też na pewno. Stąd być może właśnie ta słabsza dyspozycja w pierwszej połowie. Ja wiem, że ty masz bardzo dobrą pamięć, ale chciałbym cię zapytać o to, czy pamiętasz, co robiłeś 18 września 2016 roku, dokładnie o godzinie 18:17? Nie mam pojęcia, aczkolwiek być może jest to jakieś nawiązanie do meczu z Legią i być może to jest ta moja bramka, którą zdobyłem przy Łazienkowskiej. Nie jestem pewny, aczkolwiek myślę, no że dokładnie, to, właśnie o to chciałem zagaić. Czy ty pamiętasz w ogóle to spotkanie? Bo ono z kilku względów było naprawdę bardzo emocjonujące, no i skończyło się dla was też bardzo pozytywnie. Tak, pamiętam dobrze to spotkanie. To była jedna z pierwszych moich bramek w Ekstraklasie, a na pewno pierwsza na takim dużym stadionie. Wcześniej zdobywałem bramki bodajże na Podbeskidziu i na Koronie. Także to była pierwsza bramka z takim rywalem z górnej półki, powiedzmy, tak bym to nazwał. Okraszona również później zwycięstwem. Także no mecz bardzo trudny, z tego co pamiętam. Wygrywaliśmy 2-0, mimo tego, że Legia przeważała w tym spotkaniu. W drugiej połowie prowadzili kilka zmian, weszli tam zawodnicy też wysokiej jakości, przycisnęli nas dość mocno. No i taka gdzieś tam spektakularna bramka, powiedzmy, na 3-2 na naszą korzyść, gdzieś tam po samobójczym trafieniu chyba Pazdana. No wielka radość dla nas to była, bo no, zwycięstwo przy Łazienkowskiej zawsze fajnie smakuje. A wtedy było to jeszcze jakby większy miał rozgłos, ponieważ Legia w tamtym momencie to była takim hegemonem, powiedzmy, Ekstraklasy. Zdecydowanym faworytem co roku, bardzo mocny skład w tamtym sezonie. Sprawdzaliśmy sobie ten skład parę dni temu. No to potężne nazwiska, które wyjechały za grube miliony gdzieś jeszcze za granicę. Odzidzia, Nikolić, Prijowicz, to były takie, jak na polską Ekstraklasę, naprawdę wielkie, wielkie, wielkie osoby w tamtym czasie, więc to zwycięstwo smakowało wyśmienicie wtedy. No właśnie, wspominasz o tym, że te zwycięstwa na Legii przy Łazienkowskiej zawsze smakują bardzo dobrze i chciałbym ciebie zapytać, bo też byłeś w szatni Rakowa też między innymi, czy ten temat tych spotkań z Legią, czy to u siebie, czy to na wyjeździe, jest tak, że zawsze po prostu grzeje szatnie i że o tych meczach z Legią, nieważne w jakiej dyspozycji jest, po prostu no zawsze są ważne dla wszystkich zespołów? Tak, myślę, że tak. Myślę, że mecz z Legią jest traktowany zawsze jako mecz z tych gatunków najtrudniejszych, ale też najbardziej takich prestiżowych, jeżeli się go wygra. Sprawia najwięcej radości. No to też pokazuje to, jakim klubem jest Legia Warszawa. Zdecydowanie największy chyba klub ostatnich lat w Polsce. Wiadomo, teraz mają jakiś tam gorszy okres, ostatni rok zupełnie stracony. Natomiast wciąż jest to klub z najwyższej półki. I zwycięstwo nad tym klubem no, sprawia wiele radości. Myślę, przez to też Legia nie ma łatwego życia, bo każdy do ich meczów ma jakąś taką dodatkową jeszcze ekstra energię, jeszcze dodatkowe motywacje, żeby zwyciężyć, dlatego nie mają łatwego życia. Mam nadzieję, że po naszym meczu również będą niezadowoleni. Na sam koniec chciałbym cię jeszcze zapytać, bo z pewnością już jesteście po analizie tego pierwszego spotkania, jesteście też po analizie tej przedmeczowej, przed spotkaniem z Legią i chciałbym cię zapytać, czy już poznaliście jakby tę receptę, czy trener Stokowiec wam przekazał taką pigułkę najważniejszych informacji, co w porównaniu do meczu ze Śląskiem należy poprawić, by cieszyć się z kompletu punktów? Tak, oczywiście mamy pewne wskazówki, mamy też jakby informacje po pierwszym meczu, ale również informacje dotyczące stricte przeciwnika. Ten plan będzie zupełnie inny, bo spodziewam się jakby innego rywala na boisku. Śląsk zakładaliśmy, że będziemy mogli presować mocno wysoko, będą grali prostą piłką. I tak też rzeczywiście w długich momentach było. Natomiast Legia ma więcej umiejętności piłkarskich, lepsze indywidualności. Spodziewamy się, że tam trzeba będzie mocniej pracować na nasz odbiór i nie będziemy tak często zmuszeni do wygrywania, powiedzmy, pojedynków główkowych, a bardziej trzeba będzie się skupić na tych pojedynkach naziemnych, bo raczej Legia przewidujemy, że będzie grała w piłkę, więc zdecydowanie plan jest inny. Mamy go nakreślonego od trenera. Myślę, że mamy swój plan na różne fazy gry, mamy swój plan na atak, mamy swój plan na fazy przejściowe, mamy swój plan na stałe fragmenty, także jesteśmy doskonale przygotowani. Doskonale trener nam to przedstawił. Teraz kwestia tego, jak będziemy to realizować jakby już w praktyce. Jarosław Jach, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.